Dobry wieczór. Jak sama nazwa wskazuje, dzisiejsza parsza, parsza Bereishis, jest na początku, no bo Bereishit to znaczy na początku. Jest takie znana wypowiedź hasycka, że taki jaki będzie Szabes Bereishis, czyli taki jak będzie pierwszy szabat w roku, tak będą wyglądały wszystkie szabosy w roku. Czyli innymi słowy, taki jak będzie ten główny szabat, do którego powinniśmy przyłożyć najwięcej uwagi, takie analogicznie będą inne. Parsza Bereishis jest w ogóle bardzo ciekawą parszą z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest bardzo mistyczna i zawiera w sobie wiele aluzji takich niejasnych do końca motywów. W żydowskim słowie pardes, hebrajskim słowie pardes, które oznacza sad owocowy, jest właściwie akronimem to słowo do czterech metod interpretacji danej literatury rabinicznej. Pochodzi to od pardes, czyli py jak pszat, coś, co jest często błędnie nazywane dosłownym rozumieniem słowa. W praktyce oznacza to proste, zwykłe rozumienie bez żadnych głębszych konkluzji i wnikania w to głębiej. Pardes, czyli remes, czyli taki już remes to jest po hebrajsku znaczy wskazówka, czyli już taki trochę głębszy, wchodzący powiedzmy w drugie znaczenia słowa albo jakieś odwracanie kolejności. Gematrie, czyli numeryczne znaczenia słów i tak dalej, to już wchodzi głębiej. Drasz, czyli tak jak midrasz, czyli jakby taka hagadyczne, bardziej mistyczne interpretacja. I sod, czyli to ukryte tora, coś co my nazywamy kabałem albo hasidutem, czyli to głębsze znaczenie słów, coś co wychodzi poza proste rozumienie tekstu. W myśl tego widzimy, że Parsza Bereishis, która zawiera w sobie opis stworzenia świata, w pewnym momencie mówi nam o tym, jak to Adam Rishon, czyli pierwszy człowiek, nazwał wszystkie zwierzęta. Medrysz mówi nam, że na początku Akodosz Borchu, czyli Hashem, poprosił Molochim, czyli anioły, żeby nazwali właśnie zwierzęta, ale oni powiedzieli, że to jest niemożliwe, dlatego że to nie jest w ich gestii, to wychodzi poza zakres ich obowiązków. Nie są w stanie tego zrobić. Wtedy więc właśnie Hashem z wielką dumą przekazał Adamowi to zaszczytne zdanie nazwania zwierząt. Ale jeżeli się nad tym zastanowimy, to nazwanie zwierząt nie było jedynie jakąś powierzchowną kwestią i nie wymagało jedynie kreatywności, wymyślenia od chwytliwej nazwy dla, nazwijmy to, żyrafy. Kiedy Adam Rishon nazywał zwierzę, to wiemy według mistyki żydowskiej, że imię to nie jest tylko zestaw liter. Imię odzwierciedla wewnętrzny charakter i wewnętrzną energię życiową każdej istoty. Dlatego tak ważne według mistyki żydowskiej jest zwracanie się do ludzi pełnym imieniem, bo wtedy możemy tak jakby uzyskać to, że zwracamy się do nich, używając tego, dajemy im jakby specjalną brachę, specjalne błogosławieństwo, bo cała energia witalna zawarta w nich, kiedy zwracamy się do nich pełnym imieniem jest jakby uzewnętrzniana. Co takiego, co było możliwe dla Adam Rishon, nie było możliwe dla Malochim. Bo nie jest to tylko kwestia kreatywności wybrania imion. Chodziło tutaj o to, że jeżeli Adam Rishon był w stanie dostrzec w głąb, zajrzeć w głąb danego stworzenia i dostrzec tą wewnętrzną energię zawartą w tym, to z jakiegoś powodu nie byli w stanie tego zrobić Molochim. Z jakiego? Z takiego, że Adam, tak jak każdy inny człowiek, ma Bchira Chofshit, czyli wolną wolę. Najwyższy obdarzył człowieka wolną wolą, możliwością czynienia dobrze lub źle, mówienie prawdy lub mówienie nieprawdy, jeszcze zgodnie ze ścieżką Boga lub nie ze ścieżką Boga. To jest to, co ma każdy z nas. I w ten sposób Adam Rishon, używając swojego Bchira Chofshit, czyli tej wolnej woli, był w stanie nazwać je, zaglądając w ich środek. On miał wolną wolę i był w stanie dostrzec tą boską iskrę. W ogóle w Hasiducie jest to taki bardzo znany wątek, nazywa się Biurni Cocot. To jest zbieranie iskier boskości, które zawarte są w każdym stworzeniu będącym na tym świecie. Bo zgodnie z naszą wiarą, jeżeli coś istnieje na tym świecie, tak jak ja albo ty, to świat nie mógł się bez tego obejść i Najwyższy musiał po prostu to stworzyć, bo było to niezbędne dla funkcjonowania świata. To też ten Biurni Cocot, czyli te zbieranie iskier, polega na tym, że jeżeli czujemy, zdaniem wielu kabalistów, Orchaim, Rebbe o tym mówił, że jeżeli jakaś osoba, która jest uduchowiona, czuje jakąś niezrozumiałą do końca więź wobec czegoś, co na pozór wydaje się być niezbyt atrakcyjne dla takiej osoby, to nie interesuje tej osoby gashmius, czyli zewnętrzność, fizyczność, tylko ruchnius, wewnętrzność i duchowość. I to jest właśnie to, co odzwierciedla nadanie imion. To połączenie fizyczności, czyli całej postury, całej figury danej istoty, w tym wypadku zwierzęcia, z jej wnętrzem,
czyli z jej ruch news. I to jest właśnie jakby ikon naszej awody, czyli główna część naszej misji na tym świecie jest szerzenie woli Hashem, która polega na łączeniu ruch news z gash news, czyli połączeniu tych dwóch rzeczy. Tak, żeby mniej zajmował nas gash news, a i żebyśmy dostrzegali tylko lub głównie ruch news. Czyli żebyśmy mogli żyć na tym świecie zgodnie z wolą Hashem, tak jak jest to powiedziane. I obyśmy mieli udany Szabas Bereishis, tak oby nasz Szabas Bereishis był tak udany jak wszystkie szabosy w roku i na odwrót. I obyśmy mogli spełnić tą wolę Hashem, żeby żyć na tym świecie zgodnie z jego wytycznymi. I żeby zawsze dostrzegać dobre, pozytywne strony, tą Nitzotza Eloki, czyli tą boską iskrę w każdej istocie na tym świecie. Szabat Shalom.